Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Ostatnio ustrzelił hat-tricka. Co zrobi dziś? Wkrótce zaczynamy transmisję. Anfield, stadion Liverpoolu, będzie dziś areną zmagań, które rozpoczną się już za chwilę. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczu. O niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Piłkarze są już gotowi do gry. Możemy zatem zaczynać starcie w ramach 1/8 finału Pucharu Anglii. Liverpool zmierzy się z Bolton Wanderers. Gospodarze uchodzą za murowanego faworyta i chyba nie ma co do tego wątpliwości. Ale muszą pamiętać, że każdego rywala trzeba szanować, bo jeśli go zlekceważą, to wynik żadnego meczu nie jest pewny. Wiele już mieliśmy w przeszłości dowodów na prawdziwość tego stwierdzenia. Muszą po prostu zagrać na swoim poziomie i wtedy awans będzie ich. Kylian Mbappé. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Proszę Państwa, jest! Strzelają! A to dopiero początek! Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Prowadzą zatem 1-0. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. Mbappé teraz przy piłce. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Patrzmy, Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Nie chciał ryzykować straty i wybił na aut. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Strata piłki. Okazja, może być groźnie. Tak, proszę Państwa, mamy dublet. No, trzeba powiedzieć, że to, co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol. Gabriel Jesus. Okazja! Nie zepsuć tego! Gol! Piłka w siatce! 3 bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba! Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! Wznowienie gry. Liverpool już raczej niezagrożony. Zmierza po zwycięstwo. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Saliba. Thiago. Van Dijk. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. William Saliba. Thiago. Van Dijk. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie, Jacku. Już jest właściwie po meczu, Tomku. Nie ma co tu owijać w bawełnę. Ta pierwsza odsłona to prawdziwy koncert. Rzadko się ogląda tak miażdżącą przewagę jednej ze stron. Drużyna przeciwna pewnie poświęci przerwę na zastanawianie się nad tym, jak uchronić się przed jeszcze większym blamażem.
To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Arbiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. I oto mamy wznowienie gry przy Anfield. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Ależ go ograł teraz. Próbuje strzału. Nie ma gola, broni Alisson. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. To musi być bramka! Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą 4 bramek. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Mbappé. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Powiększają przewagę. 5-0. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Hon Min-sung. No i teraz strata piłki. Piłka teraz u Salaha. Salah dośrodkowuje. I po niebezpieczeństwie, ale tylko na chwilę. Rzut rożny. Centra w pole karne. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego.